Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o najpiękniejszych rzeczach w życiu. Jeśli interesuje cię ten temat, co jest najpiękniejsze w mojej ocenie, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc! Kochani widzowie i ty kochany widzu tutaj, dzisiejszy film będzie troszeczkę inny niż pozostałe. Przeważnie daję wam jakieś porady, natomiast w dzisiejszym filmie chcę... No, drogi widzu, kochany widzu tutaj na kanale Wyzwania 90 dni. Przede wszystkim mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał, bo już 161 tysięcy osób to robi. Tak samo zaznacz sobie taki dzwoneczek przy tym, bo często dla was robię różne transmisje na żywo, czy filmy, później te transmisje od razu kasuję, więc żeby otrzymywać o nich powiadomienia i żeby ci nie uciekała cenna wiedza i spotkania ze mną, to od razu wciśnij ten dzwoneczek obok, bo w dzisiejszym filmie, w przeciwieństwie do pozostałych filmów, które są mocno poradnikowe i gdzie staram wam się dać jak najwięcej właśnie takich praktycznych porad, jak po prostu zmienić swoje życie na lepsze, jak spełniać swoje marzenia, jak budować biznes, wolność finansową, sukces finansowy i w różnych jeszcze innych obszarach życia, tak w dzisiejszym filmie chcę was troszkę, moi drodzy, zainspirować, być może poddać pewne pomysły do tego, co można by w życiu jeszcze robić, na czym można by się skupić, za co można by być wdzięcznym. No i w jaki sposób wypełnić swój czas, żeby właśnie mieć piękne życie. Więc startujmy po kolei z tymi 15 rzeczami. Punkt pierwszy to jest to, że budzisz się obok osoby, którą kochasz. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie piękniejszych momentów niż takie, które spędzam z moją ukochaną żoną. To jest najpiękniejsza rzecz. Oczywiście, że ma się też rodzinę, gdzieś tam znajomych, różne fajne rzeczy się spotykają. Ale znalezienie sobie kogoś, z kim możesz dzielić swoje życie, z kim planujesz, bo to różnie w życiu bywa, nie? Ale z kim planujesz całe swoje życie spędzić i właśnie budzenie się codziennie obok tej osoby, cieszenie się razem wspólnymi chwilami. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze, co może człowieka w życiu spotkać. Wiele osób rezygnuje z czegoś takiego pod wpływem jakichś tam wcześniejszych niepowodzeń miłosnych. Na przykład zamykają się na związki, nie chcą już mieć na przykład partnera czy partnerki, co uważam jest dużym błędem, moi drodzy. Miłość jest czymś, do czego my zostaliśmy stworzeni. Człowiek jest stworzony do tego, żeby kochać innych i myślę, że zawsze warto o to walczyć i poszukiwać tego, niezależnie w jakim wieku nie jesteś teraz, to właśnie poszukiwać tej miłości, żeby tą osobę bliską mieć, z którą będziesz mógł spędzić właśnie całe swoje życie. Punkt drugi to jest to, że wstajesz rano, kiedy chcesz i robisz swój własny plan. I realizujesz swój własny plan. Moi drodzy, to jest tak samo rzecz, z której ja jestem no naprawdę w swoim życiu dumny. Jest to rzecz, którą bardzo, bardzo doceniam praktycznie każdego dnia. To jest właśnie to, że tak sobie życie poukładałem. Stworzyłem pewien plan, a planowania przecież też was uczymy w Wyzwaniu 90 dni, czy na webinarach, które prowadzę, czy filmach, które tutaj prowadzę. Ja was uczę tego, moi drodzy, żebyście wy mogli zaplanować swoje życie. Bo jak człowiek nie ma własnego planu, to cały czas będzie jak źdźbło trawy na wietrze. Po prostu tu wiatr zawieje w tą stronę, to go życie rzuci w tą stronę. Tu w tą stronę, to go życie rzuci w tą stronę. A wcale tak nie musi być. Tylko jak człowiek nie ma swojego planu, no to właśnie będzie skazany na cały czas dopasowywanie się do okoliczności, które mu się przydarzają. Natomiast zupełnie innym podejściem to jest to właśnie, żeby mieć swój własny plan, zaplanować sobie to życie, ogarnąć po kolei. Okej, co ja chcę w swoim życiu mieć? Okej, chcę rodzinę, no to żeby mieć rodzinę, no to potrzebuję partnera czy partnerki. Okej, chcę mieć pieniądze, no to jak do tych pieniędzy dojdę? Chcę coś robić, jak chcę wypełniać swój dzień, jaki chcę mieć swój styl życia, nie? I jak w pewnym momencie ogarnie się część z tych rzeczy, na przykład tak jak ogarnąłem, że mam wspaniałą rodzinę, wspaniałą żonę, zbudowałem sobie wolność finansową, więc nie muszę już pracować, nie muszę wstawać na 8 do roboty, mimo tego, że wstaję o 5, ale wstaję dlatego, ponieważ doceniam każdy swój dzień. Chcę skorzystać z każdej sekundy, każdej minuty, każdej godziny tego dnia, więc dlatego wstaję wcześniej. Ale co jest piękne, to jest właśnie to, że ja rano nic nie muszę. Że rano jak wstaję i czasem nawet pracuję paręnaście godzin w ciągu dnia, mam czasem taki flow, że siedzę po prostu i robię różne rzeczy, projektuję, działam, coś piszę, coś nagrywam, coś rozkminiam i tak dalej, cały dzień nawet, ale robię to, bo to kocham. I komfort życia, słuchajcie, który polega właśnie na tym, że będziesz mógł czy mogła wstawać codziennie rano i po prostu zastanowić się, co ja mam ochotę dzisiaj robić, nie co ja muszę dzisiaj zrobić. Tylko co ja mam ochotę dzisiaj zrobić, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu. Kolejna sprawa, to jest to, że masz swoją misję życiową. Masz swoją misję życiową. Moją misją życiową od bardzo dawna stało się już pomaganie innym ludziom. Pomaganie innym ludziom. Moim celem życiowym, sensem mojego życia, oprócz oczywiście jakichś innych rzeczy, żeby wychować na przykład swojego synka, czy może jakieś więcej dzieci, jak będziemy mieć w przyszłości, oprócz jakichś takich drobniejszych spraw, to taki
takim moim sensem życia, czymś, co chciałbym po sobie zostawić na tej ziemi. Jest to właśnie, że chcę pomóc jak największej liczbie osób. Kiedyś miałem cel, żeby pomóc 100 tysiącom osób. Zapisałem to zresztą w swoich książkach, które tam kilkanaście lat temu pisałem. Możesz zerknąć do tych książek i zobaczysz tam, że to właśnie zapisałem. Później, kiedy moje książki przeczytało kilkadziesiąt tysięcy osób, gdzie w wyzwaniu 90 dni czy Akademii Biznesu pomogłem tysiącom osób w bardzo intensywny sposób, gdzie moje filmy tutaj na YouTubie już oglądano prawie 40 milionów osób, przepraszam, 40 milionów razy, to moim celem później stało się, żeby pomóc milionowi osób. Natomiast patrząc na to, no, że 40 prawie milionów razy już ludzie oglądali moje filmy, teraz moim celem jest, żeby pomóc w życiu miliardowi osób. Żeby pomóc miliardowi osób. Dlatego wychodzę ze swoją wiedzą, z pomaganiem ludziom do języka na przykład angielskiego. Robię doktorat w języku angielskim z psychologii, żeby mieć tą wiedzę właśnie też po angielsku bardzo dobrze usystematyzowaną. I dopiero mam 30 kilka lat, nie? Natomiast w swoim życiu właśnie chciałbym pomóc miliardowi osób. I to jest moja misja życiowa. Może ambitna, może wielka, na pewno. Ale no taka jest, tak się czuję, że chcę to zrobić. Natomiast ty, chodzi o to, żebyś dla siebie znalazł też swój własny jakiś plan, swoją misję, jakiś cel, coś, co chcesz zrobić dobrego po prostu na tym świecie. Nawet jak to będzie właśnie po prostu stworzenie wspaniałej rodziny i wychowanie świetnie swoich dzieci, super, świetnie, jak najwięcej takich ludzi potrzeba. Jak to będzie zmienianie świata na lepsze, nawet w jakimś małym stopniu, wspaniale. Jak to będzie to, że chcesz być, tworzyć piękne piosenki, jak to będzie to, że chcesz szybko biegać, jak to będzie to, że chcesz stworzyć jakiś biznes, świetne produkty czy usługi. To nie ma znaczenia, bo to ma być twój cel, to ma być twoja misja. Nikt nie może cię za to oceniać, bo to jest twoje życie, ale znajdź sobie coś takiego, bo coś, co będzie dawać ci taką siłę napędową, że właśnie, nawet jak jesteś zmęczony, to czasem potrafisz naprawdę działać na niesamowitych obrotach, właśnie dlatego, bo masz misję, bo wiesz, że to, co robisz, ma sens i daje ogromną wartość dla innych ludzi. To jest znowu fantastyczne uczucie, które ciężko z czymś innym porównać. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest oczywiście to, żeby posiadać świetne zdrowie. I nasze zdrowie, moi drodzy, w dużej części jest zależne od nas samych. Oczywiście czasem się przydarzają jakieś rzeczy, jakaś choroba nagle kogoś dotknie czy coś, ale przeważnie ta choroba nie atakuje człowieka nagle, tylko jest efektem jakichś na przykład wieloletnich zaniedbań, nie? Że po prostu nie dbał o siebie, żar jakieś dziadostwo, nie uprawiał żadnego sportu, nie wysypiał się, nie zadbał o to, żeby żyć bezstresowo, żeby się pozbyć tego stresu, bo słuchajcie, stres w naszym życiu też przecież nie jest czymś, na co jesteśmy skazani. Okej, mogą się zdarzać jakieś sytuacje, ktoś może od ciebie czegoś wymagać, stawiać przed tobą deadline'y, może być to, że jakieś się przydarzają rzeczy, duże problemy w twoim życiu, ale od tego, jak ty na to reagujesz, nie? To już jest po twojej stronie. Jak ty to zinterpretujesz, daną sytuację, jak na nią zareagujesz? Czy będziesz się stresować, spinać, przez to niszczyć swoje zdrowie? Czy może podejdziesz lajtowo, a i tak za 5 czy 10 lat to nie będzie miało znaczenia w moim życiu, to co ja mam sobie teraz niszczyć zdrowie, nie? Z tego powodu. Więc posiadanie właśnie świetnego zdrowia jest znowu świetną rzeczą. Jest świetną rzeczą, no bo ciężko cieszyć się życiem, jak coś cię boli, jak nie masz siły do tego życia, nie? No to ciężko wtedy czerpać z niego radość. Kolejny punkt piąty to jest sukces własnego biznesu. Dla mnie firmy, które ja tworzyłem w swoim życiu, to były takie właśnie moje dzieci. To były takie właśnie moje dzieci, nie? No bo tworzysz coś, nie wiesz jeszcze, co z tego wyjdzie, budujesz, dbasz o to, dbasz o ludzi, którzy tam pracują, nie? O tą całą strukturę, żeby ta firma jakoś pracowała. I dla ciebie to jest wtedy takie troszeczkę dziecko, nie? Oczywiście ja wiem, że takie emocjonalne podejście nie zawsze jest dobre, ale no ciężko się od tego uwolnić, jak człowiek coś buduje, naprawdę angażuje w to swoje emocje, swój czas, swoją energię, no to właśnie to jest takie dziecko. Jak później to dziecko wyrośnie na kogoś wartościowego, czyli na przykład ten biznes później da dużą wartość dla innych ludzi, zdobędzie dużą pozycję na rynku, będzie czymś fajnym, co sprawia ci przyjemność, że to robisz, to jest naprawdę też duża radość. Stworzenie właśnie czegoś swojego. Ja powiem ci, że ja dużo bardziej w swoich biznesach lubię budować te biznesy, niż nawet później je utrzymywać. Bardziej mnie to cieszy właśnie tworzenie, niż później po prostu zarządzanie. Kolejna rzecz, punkt szósty, to jest wolność finansowa. To jest znowu wspaniała rzecz. Nawet już bezpieczeństwo finansowe znacząco poprawia jakość twojego życia. Bo popatrz, człowiek, który żyje od pierwszego do pierwszego, on cały czas się martwi, nie? No, wypadają jakieś sytuacje nieprzewidziane, zdarzą się jakieś sytuacje nieprzewidziane, no i co wtedy? No wtedy jest lipa, no bo trzeba brać pożyczki, gdzieś szukać, coś kombinować, stresować się niepotrzebnie. Ale już na przykład bezpieczeństwo finansowe, o którym mówiłem na jednym z ostatnich szkoleń, to jest coś, co pozwala ci, żeby nie martwić się o kasę. Nawet jak coś nieprzewidzianego wyjdzie, nawet jakbyś stracił pracę i tak dalej, to masz zapewnioną tą swoją przyszłość na przynajmniej parę
miesięcy do przodu. Ale już wolność finansowa, kiedy wiesz, że masz takie oszczędności zainwestowane w dodatku, które są w stanie pracować na ciebie i że już nie musiałbyś, możesz, chcę, bo pewnie będziesz chciał, nie? Żeby się nie nudzić, ale już nie musisz pracować, to jest kolejne wspaniałe, fantastyczne uczucie. Że nie musisz już się martwić, nie musisz już harować ciężko, nie musisz już patrzeć na to, co robisz pod względem finansowym. Oczywiście to dalej może ci przynosić pieniądze, dlaczego nie? Ale już patrzysz na to bardziej pod względem, czy mi to sprawia przyjemność, czy to jest coś fajnego, czy to daje dużą wartość innym ludziom, czy to jest coś, z czego będę dumny, nie? Więc już bardziej patrzysz wtedy przez taki pryzmat, przez taką perspektywę. Wspaniałe uczucie, moi drodzy, które polecam, żeby sobie wytworzyć. Zresztą uczę was tego, jak właśnie tą wolność finansową budować. Punkt 7. To jest pokonywanie przeciwności losu swoją własną siłą. To jest kolejna fantastyczna rzecz. Ja wiem, słuchajcie, bo sam przechodziłem w życiu przez tak wiele różnych trudnych, stresujących sytuacji, z którymi, no kurczę, nie wiem, jak sam sobie poradziłem, które wydawały mi się na początku, wiele lat temu, wydawały mi się po prostu, no, już nie do rozwiązania. Po prostu katastrofa, koniec, już nic nie będzie, niczego nie będzie, jak to Kononowicz mawiał, nie? Więc przechodziłem wielokrotnie przez takie sytuacje. Ale im cięższa ta sytuacja była, im była trudniejsza do pokonania, to tym później większą satysfakcję i radość dawało mi to, że sobie z nią poradziłem. To jest coś takiego, słuchajcie, kiedy my właśnie budujemy zaufanie do samych siebie. O coś, o czym mówię wam właśnie na tych webinarach na temat pewności siebie. Że jeśli im więcej ty jesteś w stanie pokonać różnych przeciwności losu, tym bardziej się hartujesz. Tym bardziej się hartujesz, bo przecież człowiek się hartuje. Tak jak stal hartowana, czy szkło na przykład hartowane, nie? To hartuje się właśnie w trudnych warunkach. Albo się poddaje działaniu jakichś tam chemikaliów, albo poddaje się działaniu właśnie ekstremalnie wysokich czy niskich temperatur. I dzięki temu ono się coraz bardziej wzmacnia. My tak samo, nie? Swoją odporność budujemy poprzez to, układ odpornościowy poprzez to, jak na przykład dostajesz szczepionkę, że on uczy się walczyć z jakimś tam wirusem, nie? Czyli pokonuje pewne przeciwności, żeby być silniejszy. I my tak samo, jeśli chodzi o naszą siłę psychiczną, a ta siła psychiczna naprawdę jest no, świetnym też znowu elementem naszego życia, to znowu, im więcej pokonamy jakichś trudności w życiu, tym będziemy silniejsi. Więc trzeba zawsze patrzeć, jak życie stawia przed tobą jakieś trudne sytuacje, to niekoniecznie się załamywać, niekoniecznie po prostu patrzeć na nie przez perspektywę, o kurczę, czemu mi się to przydarza, tylko właśnie stawiać im czoło i podchodzić do tego i cieszyć się tym, że kurczę, mogę teraz pokazać, na ile mnie stać i pokażę, nie? I później jest niesamowita satysfakcja z tego idąca. I właśnie ten twój charakter, ta siła psychiczna, im więcej pokonasz różnych przeciwności losu, tym później będziesz mógł żyć spokojniej. Bo później już się nie boisz życia, nie boisz już się czegoś, że coś ci się przydarzy. Bo już wiesz, że poradziłeś sobie z tak wieloma różnymi trudnymi sytuacjami, że nic nie jest w stanie cię złamać. I to daje taki wtedy spokój wewnętrzny, niesamowity spokój wewnętrzny. Dlatego no, dla mnie teraz, jak się pojawiają jakieś nawet problemy w życiu czy coś, one już mnie nie przerażają. Ja już się nimi nie stresuję, nie przejmuję się nimi. Bo wiem już, przez co przeszedłem, wiem już, jak wiele w życiu musiałem walczyć i jak wiele razy wygrałem, że kolejny raz też sobie z tym poradzę. No i właśnie tutaj chcę od razu przy okazji, zanim przejdziemy do następnego punktu, zaprosić cię na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę o godzinie 10. A będzie to szkolenie na temat tego, jak właśnie pozbyć się ze swojego umysłu różnych blokad czy ograniczeń. Bo ja was chcę uczyć, moi drodzy, nie tylko konkretne, dawać wam jakieś porady, jak coś osiągnąć, jak coś zrobić, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jednym z najważniejszych elementów to jest po prostu twój sposób myślenia, twoja psychika. I teraz jeśli w twojej głowie masz nawalone jakieś ograniczające przekonania, jakieś blokady, czy to od środowiska, od rodziny, od rodziców, którzy cię wychowali, nauczycieli w szkole, no, z telewizji, z internetu i tak dalej. Jeśli tam masz jakieś rzeczy nawalone po prostu, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością, ale które cię ograniczają, blokują, jakieś wymówki, jakieś schematy myślowe, które nie pozwalają ci dojść tam, gdzie chcesz, to zamiast po prostu skupić się w życiu na tym, żeby osiągać jakieś fajne rzeczy i coś robić, to ciągle będziesz walczył sam ze sobą. I ja chcę wam pokazać na tym szkoleniu w niedzielę właśnie konkretną strategię, jak pozbyć się tych różnych ograniczających przekonań dotyczących świata, dotyczących ciebie, dotyczących twoich możliwości. Jak przekuć je w coś, co będzie ci dawać siłę do działania, więc koniecznie zapisz się na to szkolenie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu znajdziesz linka. Zresztą link jest bardzo prosty. wyzwanie90dni.pl/webinar. No więc od razu zapisz się, wykorzystaj tą szansę, bo dam wam tam bardzo cenną wiedzę na tym szkoleniu. Ono jest zupełnie darmowe, przez internet, w niedzielę o 10, więc bardzo łatwo i komfortowo z domu możesz sobie w nim uczestniczyć. Więc skorzystaj teraz z tej szansy, a my jedziemy dalej. No, chyba że się nie zapisałeś, to daj sobie chwilkę, zatrzymaj film, zapisz się na to szkolenie
i dopiero wtedy kontynuuj. No, jedziemy dalej. Punkt 8. To są rozmowy z ludźmi, których kochasz czy których szanujesz. Kolejna piękna rzecz, która w dzisiejszych czasach, moi drodzy, coraz bardziej przechodzi do lamusa. Nie tylko przez samą pandemię, która ograniczyła po prostu znacząco kontakt między ludźmi, ale dużo wcześniej już przestali ze sobą gadać. Dla nich spotkanie z przyjacielem, z jakąś bliską osobą, no to stworzyli sobie taką protezę w postaci na przykład tego, żeby napisać komuś coś na Messengerze, czy na jakimś WhatsAppie, czy tam w jakiś inny jeszcze sposób się kontaktować właśnie przez internet. Spotkania ze znajomymi zamienili po prostu na oglądanie zdjęć na fejsiku. I okej, jakaś to może być proteza dla naszego umysłu, że zaspokajamy w ten sposób ciekawość, wiemy przecież, co słychać u swoich znajomych. Ale nic nie zastąpi takiej bliskiej rozmowy, nawet czy to osobiście, a nawet jak osobiście się nie da, to na przykład przez Skype'a, żeby było i wideo, żebyś widział kogoś, jego reakcję, żebyście chociaż trochę poczuli, że jesteście koło siebie, nie? Nawet jeśli to jest technicznie niemożliwe w obecnych czasach. To jest rzecz bezcenna. Czasem po prostu no poczuć tego drugiego człowieka. My jesteśmy do tego stworzeni, potrzebujemy tego. Jesteśmy od tego uzależnieni. Nawet jak jesteś introwertykiem, to przecież czasem lubisz z kimś pogadać, nie? Więc to też z tego trzeba korzystać. Kolejny punkt 9 to jest poznawanie świata, które znowu mocno dzisiaj jest ograniczone, ale przecież świat to nie tylko jest podróżowanie po całym świecie, tu Dubaj ma być, tu Abu Dhabi, tu Nowy Jork, tu Londyn, tu Chicago, tu Hongkong, nie? Tylko przecież poznawanie świata to może być poznawanie świata, który cię otacza dookoła. Pójście do zoo, do jakiegoś ogrodu botanicznego, do lasu, pojechanie sobie w góry, nad morze, poznanie nawet Polski, nie? Jak nie można po innych krajach jeździć, to podróż po Polsce. Poznanie, jak ten kraj wygląda. Przecież tyle jest różnych pięknych rzeczy na świecie. I zamiast na przykład robić to, co ludziom wciskają na siłę media, czyli skupiać się na wszystkich katastrofach, to może warto by było się skupić na tym, jak piękny jest świat. Bo jest piękny. Jest piękny. I nie mówię tego tylko z punktu widzenia, że sobie siedzę teraz w willi, która już warta jest jakieś 8-9 milionów obecnie, po wszystkich renowacjach, które tu zrobiliśmy po wybudowaniu drugiego domu obok gościnnego, nie? To nie tylko mówię to z tej perspektywy, że ja sobie, ty sobie tam siedzisz, Krzysiek w basenie, w podpalmach, a my w tej szarej Polsce, jak mamy się tym cieszyć. Ale słuchajcie, ja też mieszkałem w Polsce 28 lat swojego życia i też byłem uśmiechnięty, i też byłem szczęśliwy, i też uważałem, że jest pięknie dookoła. I też podziwiałem piękne rzeczy i cieszyłem się nimi. Po prostu wszystko jest kwestią twojego nastawienia. Wszystko będzie kwestią twojej perspektywy. Świat jest piękny i jeśli ty będziesz się... Ale też są oczywiście przykre i złe rzeczy na tym świecie. Nie można się skupić na tych rzeczach złych, albo można się skupić na tych rzeczach pięknych. To wszystko zależy od tego, czym chcesz wypełnić swoje życie. Nie? Kolejna rzecz. Punkt 10 to jest obserwowanie, jak rosną dzieci. I tak jak powiedziałem, no nie tylko w perspektywie przenośni, że jak rośnie twój biznes, ale w ogóle obserwowanie, jak rosną dzieci. Ja na przykład no mam teraz synka, który już ma 2 lata. Zresztą jak ten film będę publikować, to gdzieś no będzie mieć urodziny w styczniu. I obserwowanie po prostu, jak takie maleństwo, które na początku było w brzuchu mojej żony, jak tu zwolennicy aborcji mówią, że człowiek to dopiero jest człowiekiem, jak się urodzi, gówno prawda. Gówno prawda. Na USG, jak widzieliśmy na początku, jak zaczyna bić serduszko. Później na nawet tym wizualnym USG, jak już widać normalnie te rączki, nóżki, widać głowę, oczy, twarz tego dziecka, nie? Które dopiero ma tam parę miesięcy, jest w połowie dopiero gdzieś ciąży. No ja nie pamiętam, ile to było tam miesięcy, ale to już jest normalny człowiek. Normalny człowiek, jak później kopie, jak moja żona śpiewała mu piosenki, puszczała mu muzykę naszemu synkowi, jak jeszcze był w brzuchu, a później się urodził i był malutki taki i zaczyna rosnąć i po kolei się uczy tych wszystkich rzeczy. To jest naprawdę piękna rzecz. I mówię to jako sam człowiek, który też to odkrywał. Kiedyś wydawało mi się, że nie chcę mieć dzieci. Kiedyś, jak byłem młodszy, to tak mi się wydawało po prostu. Musiałem widocznie do tego dojrzeć. I bardzo się cieszę, że do tego dojrzałem, bo jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy w życiu. Właśnie patrzenie, jak taki mały człowieczek się rozwija, spędzanie z nim czas, uczenie go czegoś. Coś przepięknego. I na pewno duża część z was wie, jak to jest, ale dużo osób jest takich, jak ja byłem wcześniej, że nie wiedzą po prostu, bo może nie miały szansy obserwować tego, nie widziały tego właśnie w takiej pozytywnej perspektywie, nie? Kolejna rzecz, punkt 11, to jest wdzięczność. Wdzięczność, której ja was uczę, moi drodzy, od lat. I będę wam powtarzać o niej i przypominać o niej jeszcze do końca mojego życia. Bo wdzięczność to jest naturalny sposób, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Słuchajcie, my jesteśmy szczęśliwi, kiedy jesteśmy wdzięczni. Kiedy jesteśmy wdzięczni? Kiedy potrafimy docenić to, co już mamy w życiu. Oczywiście trzeba mieć cele, trzeba działać, być ambitnym, szukać czegoś więcej, ale trzeba też umieć doceniać i cieszyć się tym, co już masz. Bo to jest jedyny sposób, żeby kiedykolwiek być szczęśliwym człowiekiem. Są ludzie, którzy mają wszystko, co mogliby mieć na ziemi. Ta
taki Robin Williams na przykład. Miał wspaniałą rodzinę, był aktorem, który no jednym z najpopularniejszych aktorów na świecie, który tworzył przepiękne, wspaniałe filmy. Miał pieniądze, karierę, rozśmieszał ludzi w stand-upach i tak dalej, a popełnił samobójstwo. I jest wiele osób, które no z perspektywy każdego człowieka prawie na ziemi mają wszystko, ale nie potrafią się tym cieszyć, nie potrafią tego docenić. I popatrzcie, oczywiście no niektórzy są w depresji na przykład, ale do depresji, moi drodzy, to też przeważnie nie dochodzi się w jeden dzień. Depresja, czy samobójstwo, czy po prostu bycie nieszczęśliwym człowiekiem, to nie zawsze jest coś takiego, co nam się przydarza. Często, jeśli spojrzysz na przykład do różnych opracowań naukowych, to też jest po prostu efekt naszego myślenia. Przez wiele lat, popatrzcie, no, jeśli człowiek przez wiele lat cały czas skupia się na negatywach, cały czas się wkurza, cały czas się frustruje, cały czas przez to wytwarza stres w swojej głowie, narzeka, to przecież to ma wpływ na chemię twojego mózgu, na to, w jakim ty jesteś nastroju, nie? I jeśli sam sobie wytwarzasz ten nastrój przez jeden dzień, przez tydzień, przez miesiąc, przez rok, przez 10 lat, to twój mózg się do tego przyzwyczai. Zajdą długotrwałe właśnie procesy w twojej głowie, że ten mózg już później permanentnie będzie w tym stanie właśnie obniżonego nastroju, nie? Czy nawet w depresji. I można sobie samemu po prostu coś takiego wypracować. I później mieć pretensje do całego świata, że człowiek zachorował na przykład na depresję, nie? Ale nie zawsze ona właśnie jest tylko jakimś zewnętrznym czynnikiem, na który nie mamy wpływu. Często jest to po prostu właśnie sposób naszego myślenia, który przez wiele lat właśnie pokutuje w tym, że nasz umysł później już inaczej po prostu nie potrafi. I dokładnym przeciwieństwem tego wszystkiego jest właśnie wdzięczność. Czyli pielęgnowanie w sobie tego stanu, pięknego stanu, kiedy po prostu doceniam to. Doceniam to, że jestem zdrowy. Albo doceniam to, że nie jestem na tyle chory, nie? Doceniam to, jak piękny jest świat, jak wspaniałych ludzi mam dookoła siebie, jak wielkie mam możliwości, nawet jak nie mam nic. To mogę docenić to, jakie mam możliwości, że mogę coś zdobyć, że mogę się uczyć, że mam dzięki internetowi dostęp do wiedzy z całego świata, do najlepszych naukowców, nauczycieli, z całego świata, uniwersytetów, że mogę robić na przykład doktorat w Kalifornii, pomimo tego, że nigdy tam nie byłem jeszcze i tylko na obronę pracy będę musiał raz przylecieć, to że mogę studiować na uniwersytecie w Kalifornii i robić doktorat z psychologii, nie? Więc można doceniać te wszystkie rzeczy, doceniać nasze możliwości, doceniać piękno świata. Im częściej to robisz znowu, tym bardziej znowu swój umysł przyzwyczajasz, wytwarzasz nawyki w myśleniu, właśnie takie, żeby twój umysł jak najczęściej był w tym pięknym stanie wdzięczności. I dzięki temu jak najczęściej, żebyś był szczęśliwy. Więc na to mamy wpływ. Po prostu trzeba, moi drodzy, zacząć częściej to robić. Oczywiście, że to nie jest coś, co jesteśmy w stanie zmienić dnia na dnie. Ktoś, kto był wcześniej marudny cały czas, tylko właśnie się skupiał na negatywach, był pesymistą i tak dalej, on w jeden dzień nie stanie się od razu szczęśliwym, uśmiechniętym człowiekiem. Ale jeśli będzie to praktykować, będzie nad sobą pracować, to ma duże szanse jednak, że to zmieni. Więc trzeba praktykować tą wdzięczność. Po prostu jak najczęściej w ciągu dnia zatrzymać się, cieszyć się tym. O, jaki mam tu piękny kwiatek mi rośnie. Tu jakie piękne jest drzewo. Kurczę, jaki piękny dzisiaj był wschód słońca. A jaki piękny za chwilę będzie zachód. Jak fajnie, że mogę się spotkać z tym człowiekiem, czy z tamtym, że mogę zrobić to, że mogę sobie iść pobiegać, że mogę iść na spacer. Doceniać to wszystko. Im częściej będziesz to robić, tym szczęśliwszy będziesz. Punkt 12. Wybaczanie. Wybaczanie. Wybaczanie, moi drodzy, nawet jak ktoś nas skrzywdził. Słuchajcie, wybaczanie nie jest dla tych ludzi, którzy nas skrzywdzili, którzy nam coś zrobili. Albo rzeczywiście, albo czasem, no przecież nasze czasem jakieś tam pretensje są nieuzasadnione. No, ktoś może nawet nie wiedział, nie chciał czy coś, a my mamy do niego pretensje. Ale jeśli ty potrafisz wybaczyć, to wybaczasz przede wszystkim dla siebie. Żebyś ty właśnie te negatywne emocje usunął po prostu ze swojej głowy. Nawet jak nigdy w życiu, wiesz, masz nie spotkać tego człowieka, to wybacz mu dla samego siebie. Żebyś ty nie wytwarzał w sobie postawy ofiary. Bo jak ktoś cię skrzywdził, to automatycznie ty jesteś ofiarą. Czyli pielęgnujesz w sobie właśnie taką postawę ofiary, która prowadzi później w rezultacie do wyuczonej bezsilności. Czyli właśnie do tego, że ja nie mam wpływu na to, co się ze mną dzieje, nie mam wpływu na swoje życie, co jest bardzo, bardzo złym sposobem myślenia i bardzo, bardzo no, takim wręcz paraliżującym sposobem myślenia u ludzi. I to, że ty potrafisz komuś wybaczyć, że potrafisz być ponad swoje ego, bo wybaczenie to jest właśnie taki proces, w którym my potrafimy wyjść poza swoje ego. Nawet jak cię ktoś nie przeprosił i tak dalej, to żeby po prostu tej osobie wybaczyć. To jest naprawdę świetne uczucie. Świetne uczucie. Czujesz się po prostu wtedy jak Superman, jak super człowiek. Czujesz się po prostu, że byłeś ponad tą sytuacją, że coraz więcej masz wpływu sam na swoje życie, na swoje emocje i na to, co się dzieje w twojej głowie,
a coraz mniej mogą ci inni ludzie właśnie napsuć twojego dnia. Punkt 13 oczywiście, no trzeba o tym wspomnieć, moi drodzy. Seks z ukochaną osobą. Słuchajcie, jest wiele osób, które zaspokajają właśnie swoje potrzeby fizjologiczne, no bo seks jest taką potrzebą, nie? Którzy zaspokajają po prostu te potrzeby, czy to oglądając sobie filmiki na Pornhubie, czy to gdzieś tam szukając prostytutek, czy nawet opierając to po prostu na jakieś tam przygodne znajomości, wyskakując w weekend do klubów i gdzieś tam przeleci ktoś jakąś panienkę, czy panienkę jakiegoś faceta. Natomiast te wszystkie rzeczy, okej, no wszystko jest dla ludzi, można z tego korzystać, ja nie jestem tu po to, żeby kogokolwiek oceniać. Ale sam też miałem różne tam przygody w życiu i tak dalej, z różnymi dziewczynami tam gdzieś mi się zdarzyło przespać, ale seks w ogóle z osobą, którą kochasz, to jest zupełnie inna liga. To jest zupełnie inna liga, tego się nie da porównać z niczym. To jest tak, różnica jest tak ogromna, jakbyś na przykład grał na komputerze w jakąś grę w Need for Speed, na przykład, nie wiem, czy jeszcze robią Need for Speeda, nie wiem, napiszcie mi, bo ja w gry nie grałem dawno, natomiast jak byłem młodszy, to jest tak, jakbyś grał na komputerze w Need for Speeda, a różnica taka, jakbyś na przykład brał udział w jakimś mega ważnym wyścigu i był na podium, nie? I jechał na przykład sportowym samochodem. To jest taka różnica gigantyczna. To jest taka gigantyczna różnica, kiedy jesteś z tą ukochaną osobą i nie tylko właśnie czerpiesz tą przyjemność seksu, ale tak samo łączy się jeszcze to właśnie z tym najpiękniejszym uczuciem miłości. Te dwie rzeczy wtedy połączone to jest coś, czego się nie da z niczym absolutnie porównać. Z niczym. Więc warto też do tego dążyć, właśnie żeby sobie tą ukochaną osobę znaleźć, żeby między sobą mieć wspaniałe, udane właśnie życie seksualne. To jest wtedy rzecz bezcenna. Punkt 14. To jest bycie z siebie dumnym. Słuchajcie, moi drodzy, w Polsce oczywiście my mamy pielęgnowanie takiej postawy ofiary i promowanie postawy przegrywa. Słuchajcie, jak komuś się coś nie uda, to wszyscy o tym, to można o tym mówić, nie? Jak jesteś chory, to starsi ludzie to zawsze, o, bo panie, ja tu choruję na to czy na tamto, nie? To jest wszystko okej. W Polsce jest wszystko okej, że świętujemy jakieś powstania, które zakończyły się porażką. Ja nie wiem w ogóle, co tu świętować, naprawdę. Serio. Ludzie myślą, że są patriotami, bo świętują porażki. No, to nie wiem, gdzie tu logika jest jakakolwiek. I mamy ogólnie pielęgnowanie właśnie takiej postawy bycia przegranym. Ja nie wiem, czy to jest efekt tego, że tam nas zaborcy orali na tyle umysłowo, żebyśmy właśnie czuli się cały czas jak przegrani, jak ofiary, żebyśmy się nie stawiali. Czy później komuna nam zaorała te umysły, czy wojny światowe i tak dalej. Właśnie to, że cały czas się czujemy ofiarami i tak dalej, nie? A spróbuj w Polsce się pochwalić, że do czegoś doszedłeś, że coś ci się udało, że stworzyłeś biznes, że zarobiłeś pieniądze. Od razu się wszyscy na ciebie rzucają w ogóle, o jak tak możesz w ogóle, jak się możesz tak chwalić, ba, ba, ba. I wszystkich to kole w oczy, nie? Kole to w oczy. A nie tak powinno być, nie tak powinno być. Człowiek powinien nauczyć się, żeby tego innego myślenia, jak pojedziesz do Stanów Zjednoczonych, normalnym jest, że ktoś powie, cholera, zarobiłem $1,000,000 w tym roku, świetnie, i będą ci jeszcze ludzie dookoła bić brawo. Normalna sprawa, tu w Tajlandii tak samo. Ja, jak byłem w szkole, to w podstawówce dzieciaki mnie tępiły i to nawet później jeszcze też jakieś były ciągle jakieś dogrywki czy coś, bo na przykład dobrze się uczyłem. I uczyłem się pewnie mniej niż inni zupełnie, po prostu no uczyłem się efektywnie, nie? I inne dzieciaki mi dogryzały z tego powodu. Zapytałem kiedyś mojej żony, ej, jak ty byłeś w podstawówce, to jak się mówiło na inne dzieci, czy co, na tego, co się dobrze uczył, to się mówiło kujon, gdzieś tam mu się dokuczało, czy coś takiego? Ona mówi, nie, to była najpopularniejsza osoba w klasie zawsze, ten, co się dobrze uczy, nie? Więc u nas jest taka właśnie postawa, żeby tych, co są wybitni, tych, co im się coś udaje, tych, co coś zrobią, co zarobią, co coś wytworzą, ściągać w dół, a tym, co no, tam się użalać nad tymi, którym się coś w życiu nie udało. I to trzeba zmienić. Moi drodzy, jak ktoś z was coś osiąga, to się tym chwalcie naokoło i miejcie totalnie w dupie za przeproszeniem, że komuś się to nie podoba. Niech se przegrywy życiowe tworzą klub przegrywów i tam się użalają nad sobą i sobie pielęgnują swoje porażki. Natomiast trzeba być dumnym z tego, pielęgnować to w sobie, bo to jest naturalne, to jest później behawiorystyczny mechanizm, że człowiek jak coś osiągnie i jest z tego dumny, się cieszy, rozpiera go ta duma, nie? To automatycznie to jest dla niego nagroda, czyli będzie wtedy poszukiwać większej ilości takich zachowań. Naturalna rzecz. I dzięki temu będzie więcej osiągać. Więc trzeba być z tego dumnym. Być dumnym z siebie. Mówić o tym ludziom. A tym, co im się to nie podoba, to ich usuwać ze swojego otoczenia. Blokować, wywalać, nie gadać z nimi zupełnie.
i budować właśnie taki. Polacy już byliby 100 lat przed innymi krajami, jeśli właśnie pielęgnowaliby sukces, a nie porażkę. I to odmówię, od najmniejszej skali do największej. Więc zmieniajmy to, moi drodzy, zmieniajmy to. Nie da się świata zmienić. Ja nie wpłynę na to, jak myśli 40 milionów osób. Ale może wpłynę na to, jak myślisz ty, jak myśli drugi widz, trzeci widz, parę tysięcy, paręnaście, parę dziesiąt tysięcy, które zobaczą ten film, może wpłynę na was, a wy później powiecie to swoim znajomym, a wasi znajomi powiedzą to jeszcze komuś. Wiadomo, że wszystkim się nie uda tego wytłumaczyć, bo niektórzy nie chcą nawet tego zrozumieć. Dla niektórych bycie dumnym z sukcesów to jest automatycznie, no, jakaś ambicja, to jest, kurczę, pokazanie sobie samemu, że ja mogę, więc to ich automatycznie już... robią sobie różne wymówki i nie chcą tego nawet słyszeć. Bo to, że ty coś osiągnąłeś, to znaczy, że można, nie? Więc ich wymówka, że się nie da, od razu jest do toalety, do spuszczenia w kiblu. Więc bądźmy dumni z siebie, rodacy. Bądźmy dumni z siebie. Chwalmy się swoimi sukcesami. Pielęgnujmy te sukcesy. Cieszmy się, jak my coś osiągamy i cieszmy się, jak też inni osiągają. Przecież na tym powinien świat polegać, nie? No i punkt 15, ostatni. To jest przekuwanie marzeń we wspomnienia. Moi drodzy, jest takie powiedzenie. Czy wolisz, umierając, wolisz mieć marzenia czy wspomnienia? Bo ja kiedyś podjąłem decyzję, że ja chcę mieć wspomnienia. Ja chcę kiedyś, umierając, spojrzeć na swoje życie jak najlepszy na świecie serial, najlepszy na świecie film. Po prostu przepiękny film, że moje życie to było, no, to coś pięknego, gdzie spełniłem wszystkie swoje marzenia, zrobiłem dobre rzeczy, zostawiłem świat lepszy, niż go zastałem, nie? Tak chcę spojrzeć na kiedyś na swoje życie i dlatego cieszę się z tego, że już spełniłem wszystkie swoje marzenia, mimo tego, że mam dopiero 37 lat, zbudowałem sobie życie marzeń, spełniłem te wszystkie swoje marzenia, szukam sobie kolejnych, stawiam sobie jakieś kolejne cele i je osiągam. Natomiast to jest właśnie piękne, żeby nigdy nie rezygnować z tych swoich marzeń, bo moi drodzy, to, że my czegoś nie osiągnęliśmy dotychczas, to wcale nie znaczy, że nie możemy tego osiągnąć w ogóle. Absolutnie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. I dojście właśnie i zmierzanie do tych marzeń, spełnianie ich, to jest znowu piękna rzecz, kiedy potrafisz sobie coś zaplanować. Kurczę, zaplanowałeś sobie coś, jak miałeś 15 lat, jak masz 35 lat, to spełniasz. I wiesz, że przez 20 lat, mniej lub bardziej intensywnie, ale cały czas robiłeś jakieś rzeczy, żeby do tego dojść. To jest ogromna satysfakcja, ogromna duma, znowu wspaniałe uczucie, które też trzeba w sobie po prostu pielęgnować cały czas. I pracować na tym, żeby właśnie budować to piękne życie, bo twoje życie składa się z sekund, z minut, z godzin, z dni, z tygodni, z miesięcy i z lat, nie? Więc jeśli ty będziesz w stanie jak najwięcej tych minut, sekund, godzin i dni uczynić szczęśliwymi, właśnie fajnymi, takimi, które tobie odpowiadają, to będziesz mieć po prostu coraz szczęśliwsze życie. Szczęśliwe życie to nie jest jakiś magiczny punkt, które tylko, nie wiem, mnisi w Shaolin gdzieś tam, czy na szczycie góry w Nepalu, oni tylko znają sekret, jak być szczęśliwym. Nie. To dzisiaj ci powiedziałem te rzeczy, które sprawiają, że człowiek jest szczęśliwy, więc trzeba szukać tych rzeczy, jak najwięcej swoich dni właśnie wypełniać tą radością i dzięki temu będziesz człowiek szczęśliwy. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film dla was, moi drodzy, będzie inspiracją na ten cały 2021 rok. Będzie czymś, co będzie wam dawać, będziecie do niego wracać, będzie wam dawać właśnie taką nadzieję, będzie wam dawać wsparcie, inspirację właśnie do tego, żeby skupiać się w życiu na tym, co jest ważne, na tym, co jest piękne, a nie na negatywach. Więc jeśli film ci się spodobał, wbij oczywiście potężną łapę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zacznij to robić. Nie będą ci właśnie uciekać różne, czy tam transmisje na żywo, które robię tylko na żywo i później je usuwam. Zaznacz dzwoneczek taki, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia. No i do zobaczenia w niedzielę na tym szkoleniu o 10:00. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!